Cześć serdecznie w naszej wiosce. Chciałbym, żebyś mi pokazał całą rodzinę, jedną, tak? Dobrze. Bo ile tych rodzin jest tutaj? 14. 14, to, 14 to może rodzin, dzisiaj 80 jedna. Dzieci. Dzisiaj 80, jedna. 80. Masz jakieś prezenty? Tak. Wczoraj zadzwoniłem do mojej serialowej Hani, czyli Poli, która dała, słuchaj, kask. Super. Super. Znajoma da takiego ładnego misia. Myślisz, że jak jest no taka... oczywiście, misio to największy przyjaciel każdego dziecka. Co, to a po, no. Pomożesz mi... Tak, oczywiście. Weźmiemy to wszystko. Jeszcze mogę coś zabrać. Dobra. Zaklinasz deszczu. Ty zaklinasz deszcz. Czyli wypadał śnieg teraz. Ja mam takie różne przyrządy, jak pracuję z dziećmi czy z dorosłymi. To jest taki na przykład zaklinacz deszczu, czyli tak zwany spowalniacz mowy. Witamy się na, czyli trzymasz za jeden koniec i przesypujemy. Zobacz. I bardzo lubię pracę w wiosce i miło mi się, że przyjechałeś do nas. Jestem ciekawy, jak dzieci mnie biorą. Kiedy? Razem? Tutaj? Od prawie roku. Od prawie roku? Tak. Czy już troszeczkę zintegrowali się? Trochę. To co? Idziemy? Tak, zapraszam. Dzień dobry. Dzień dobry. Ile tu osób mieszka? Ile osób mieszka, Eryk? Jak 7. Cześć. 7 dzieci i 2. Mam zieloną rękę. Cześć. Ewa. Adam. Adam i Ewa. Mam na imię Eryk. Eryk, ja mam Adam na imię. A kto tu się przytula? Zaraz będzie już. Kto jeździ na rowerze albo na rolkach? Ja jeszcze na rowerze. Zobacz. I na ciebie pasuje. O, na ciebie. Też. Dla ciebie zobacz ulubione historie. No. Ewa. To dla dziewczynek, Eryk. Mała Syrenka. Bilety na cały rok do kina. Pewnie jest tutaj z 20 biletów. Poli, do góry bierzesz, do góry. No tak. O, jeszcze tutaj zostało. Wow! Jak będzie to komuś. A słuchajcie, a powiedzcie mi, co wy lubicie robić w ciągu dnia? Berka. Gosia, a ty? Ja lubię piosenki. A macie jakieś swoje. Macie jakieś swoje tajemnice? Ja mam taką tajemnicę, którą nie wiem. Tak? Jaką? Że ten za mało. Przyjeżdża. Aha. To jest główna tajemnica? Mamy kroczki, kredki, farby. To są nasze wspólne skarby. Bardzo dobrze tutaj mam. Tam, tam, tam. To mi pokażę. Gdzie? Ewa, które to jest twoje łóżko? To. To jest gość, tak? Tu no. Jest. Tu są jej zwierzęta. Hop, hop. Wow. Ale to powiedz mi, skąd te dzieci pochodzą? Znaczy, z jakich domów? Są to dzieci z rodzin, które są albo pozbawione praw, albo te prawa mają rodzice ograniczone. Często są to rodziny przemocowe, często z alkoholizmem, tak? Często jeszcze dochodzą do tego inne środki zmieniające świadomość. To są takie dzieci, które rzeczywiście gdzieś tam tego rodzinnego ciepła nie zaznały. Każde z tych dzieci ma już jakiś bagaż doświadczeń za sobą i z każdym trzeba pracować inaczej, bo każdy ma inną wrażliwość. I no nie powiem, trudne dzieci z trudnymi problemami, ale jednocześnie o wiele bardziej nieraz doświadczone niż każdy taki normalny człowiek, który wychowywał się w takim rodzinnym domu w ciepełku. A powiedz mi, bo to jest jaki klucz tutaj, żeby to mogło istnieć, funkcjonować dobrze, tak jak ja to widzę, że to funkcjonuje dobrze. Wasze najważniejsze po prostu potrzeby. Mając 7 dzieci, to rozumiem, że budżet musi być bardzo duży. Mam określony budżet na każde dziecko, na wydatki szkolne, na medyczne. Z tego wszystkiego się trzeba rozliczyć co do złotówki. To musi być wszystko pokryte fakturami. Jesteśmy stowarzyszeniem, więc
gdzieś tam te pieniążki musimy znaleźć. Mamy swój dział, który zajmuje się szukaniem sponsorów. Wydawnictwo Businesswoman Life stworzyło taki kalendarz z kobietami biznesu, artyści i kobiety biznesu. Mam nadzieję, że ja wylicytuję, bo to będą takie obrazy i różne tam liczne po prostu prezenty. I mam nadzieję, że dobiję dużej sumy. Większej niż w tamtym roku.